Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Iza, Justyna, Ania, Agnieszka, Dorota. One wszystkie nie żyją. One wszystkie umarły przez was. One wszystkie umarły, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. I to wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. W polskich szpitalach pod opieką lekarzy umierają kobiety. A ci lekarze w tych szpitalach, zamiast leczyć i ratować życie kobiet, zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia. I to jest wszystko wasza wina, posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem. I pana, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać, przestańcie zabijać kobiety. Koniec z klauzulą sumienia, koniec z chorą ideologią, która zabija dzisiaj kobiety.